cała negatywna energia zostanie przetransformowana. I wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam, nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie, super podziękowania, za Wasze wsparcie, za cudowne historie, za to, czym tutaj się dzielicie, za naszą wspaniałą społeczność. Także kochani, to przesłanie będzie dla mojego cudownego kolektywu, dla moich gwiezdnych ziaren, cudownych duszyczek, istotek, które przychodzą tutaj po podpowiedzi, odpowiedzi i wskazóweczki. Zobaczymy, co dla Was jest dzisiaj najważniejszego do przekazania, na czym należy się skoncentrować, od czego rozpocząć i dokąd to ma prowadzić. Także, drogie anioły, przewodnicy duchowi, przodkowie i najwyższe istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy, wiadomości i informacje macie dziś dla naszego kolektywu? Rozłóżmy to sobie na dwa. Zacznijmy i zobaczmy, kochani, z jaką energią tu dzisiaj wchodzimy. Wow, bosko, pierwsza energia mamy motyla. Zmiany na lepsze, kochani. Dla niektórych z Was może tutaj być mowa o otrzymaniu jakiejś wiedzy, mądrości, umiejętności, co wykorzystujecie. Dla niektórych może tu być mowa o małżeństwie, o zmianach na lepsze, może w małżeństwie. Ktoś może być urodzony w lutym. Dla niektórych w lutym być może pojawiła się tutaj okazja na, nie wiem, coś jest związane z karierą, jakimiś, tak, kariera, jakaś słońce, nowe kreatywne działania, idee. Zobaczcie, kochani, i nagle słoneczko nam wyszło, zaświeciło. Słońce, kartę dostałam i nagle słońce zaświeciło. To jest to. To są właśnie te piękne potwierdzenia. Tak jakby rzucono światło na coś, jakby tu przyszła jakaś, nie wiem, świadomość czegoś, zrozumienie na coś. Dla niektórych z Was może tutaj być mowa o tym, że może w lutym otrzymaliście tutaj jakąś taką krytykę od kogoś, ktoś może powiedział Wam coś, coś tutaj się wydarzyło w związku z małżeństwem albo pracą lub w małżeństwie. Jakby tutaj były jakieś plany na coś, ale widać, że tutaj pewne rzeczy się uda ogarnąć. Dobrze, o czym nam to mówi? Tak, o co było, tak? Konkretnie zaczniemy zadać pytania, bo jakoś tak czuję takie zmieszanie. Lew, może macie jakąś sytuację z lwem lub macie znak lwa w swoim... Tak, może to jest Wasz znak zodiaku, tak? To jest czytanie dla kolektywu. Także nie wiem dlaczego, ale odczułam jakby tutaj... jakby ktoś miał... Albo macie właśnie lwa w swoim umiejscowieniu, albo jesteście tutaj w takiej sytuacji, gdzie odchodzicie od kogoś o znaku zodiaku lwa. Może tutaj być jakaś sytuacja, gdzie pewne rzeczy są niezrozumiane. Mogą być jakieś takie tymczasowe przeszkody związane z rodziną. Trzeba tutaj uważać na pewne osoby, bo można tutaj doznać jakichś strat materialnych. Dla niektórych może być czas jakiejś frustracji, może tutaj być mowa o tym, że pojawia się ktoś nowy w Twoim życiu, aby dać Ci jakieś nowe lekcje. Szczęście, na odwrocie mamy romans. Dla niektórych może to mówić... Wow, zaczęła mi się tutaj nagle blokować czakra gardła, kochani. Relacja jakaś? Jakaś nowa znajomość, nowy partner, partnerstwo?
lub możecie tutaj otrzymać jakąś dobrą poradę od kogoś znajomego, od kogoś, kogo znacie odnośnie finansów. Być może ktoś Wam pomoże w jakiejś strefie tutaj wyruszyć. Uważajcie, bo może być tutaj jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o finanse. Jest tak jakby coś z kimś znajomym. Jakieś ekscytujące nowiny, przełom. Coś, co może we wrześniu... jesteście może tutaj prowadzeni, aby coś rozpocząć, aby coś we wrześniu móc zrobić. Tak jakbyście byli chronieni przed czymś, kochani. Nie wiem, ale czuję tak, jakby to w ogóle nie miało sensu, co tutaj mówię. Dobra, czyli widzę, że tak jakby pokazuje się przed Wami coś, co trzeba będzie tutaj się, nie wiem, czymś zaopiekować, czymś zająć. Tak, jakby trzeba było w coś włożyć własną pracę. Możliwe, że jest to związane z Waszą pracą, z zajęciami. Odczuwam tutaj takie przeszkody. 5-5-5 zobaczyłam. Sprawdźmy, czy 5-5-5 są to zmiany. 5-5-5. Istotna zmiana. Zmień swoje nastawienie. Zmiana może być postrzegana jako coś negatywnego, ale przy odpowiednim nastawieniu i dostosowaniu do Twoich celów jest to w rzeczywistości sposób aniołów na adaptację Twojego życia do Twoich pragnień. Życie będzie wyglądało inaczej, gdy dostaniesz to, czego chcesz. Tak? Od momentu, kiedy rozpoczęłam to czytanie, tak, kochani, czułam tutaj takie mocne zmieszanie, jakby było dużo rzeczy, ale tak jakby to wszystko nie trzymało się kupy. Może macie takie odczucie właśnie, że wiele rzeczy się wydarza, ale nie możecie tego wszystkiego połapać. Ciężko Wam jest poradzić sobie z wieloma rzeczami naraz. Tak jakby wiele rzeczy naraz wchodzi Wam w drogę, staje Wam na drodze do zrobienia czegoś. Patrzcie, kochani, staje Wam na drodze i tutaj jest, mamy, że jakaś arogancka albo jakaś taka złośliwa osoba może Wam stanąć na drodze. Tak jakby pewne rzeczy stawały Wam na drodze do czegoś. Ktoś, nie wiem, tak jakby nie chciał Waszego sukcesu. Siadłam tu z nastawieniem, że dzisiaj będzie pięknie. No i znowu mamy tutaj jakiś, no wiecie, pięknie, pięknie, ale no trzeba, wiecie, mieć głowę na karku i pamiętać o tym, że są jakieś osoby wokół Was, które no nie życzą Wam zbyt pięknie. Osoby, które, tak, może być tutaj miłość i nienawiść. Może być dwa w jednym, tak? Mogą być silne emocje związane z zazdrością, z... Ktoś kocha Was nienawidzić, słyszę. Ktoś kocha Cię nienawidzić. Ktoś, z kim byliście w bliskiej relacji być może. Może to mówić o członku rodziny lub o, może to mówić o jakiejś przyjaźni. Osoba, która jest dwulicowa, fałszywa. Do Was tak, a za Waszymi plecami nienawiść. Za Waszymi plecami wszyscy wiedzą wszystko. 808, zobaczyłam, 808, może ktoś jest urodzony 8 sierpnia, to energia lwa, 808, sprawdźmy, co to jest 808, ten numer krzyczy, krzyczy, może ktoś jest urodzony w 80 roku, 8 miesiąc, 8, bardzo symboliczne. Czuję takie rozkojarzenie, rozproszenie, jakby się ktoś nie mógł skoncentrować na pewnych rzeczach. Raduj się. Podstawa Twojej przyszłości. Aniołowie zauważają, że jesteś świadomy siebie i koncentrujesz się na swoim rozwoju osobistym. Droga nie zawsze była łatwa, ale przejąłeś kontrolę nad swoimi reakcjami. Nawyki, które wyrobiłeś, są podstawą Twojej przyszłości. Więc zrób dziś coś wyjątkowego dla siebie, świętując wszystko, co osiągnąłeś. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że nie musicie doświadczać obecnych trudności, że są wokół Ciebie ludzie, na których możesz się oprzeć i mądrość tych osób jest naprawdę ogromna i jest dostępna dla Ciebie, jeżeli sobie na to pozwolisz. Także zwróć się do zaufanej osoby, aby poprosić ją o poradę. Być może jest to rada odnośnie jakiejś osoby, której, nie wiem, coś, kogoś, kogo, komu nie ufacie. Kobieta. Ciemna kobieta. Może być,
Może być to osobowość cienia, to może być też po prostu kobieta, ciemne włosy, ciemne oczy, ciemna karnacja, ciemna kobieta. Trzeba tutaj uważać, no jest tutaj coś, jakieś ego, jakaś duma odnośnie, nie wiem, czegoś, tak jakby się ktoś czymś chwapił, odnośnie jakiejś straty, tak jakby się ktoś... Mam odczucie, tak jakby tutaj była jakaś sytuacja, gdzie ludzie tak jakby rywalizują ze sobą. Jest takie, mi jest ciężej, nie, ale ja mam ciężej, bo to, nie, ja mam ciężej, bo to, o, ale ja też, bo ja mam tamto. I tak jakby mam takie użalanie się nad sobą, ale to jeden przez drugi, tak jakby sobie zamiast koncentrować się na tych dobrych rzeczach w życiu, zamiast starać się wyjść, wybrnąć z jakiejś sytuacji, to ludzie tak jakby czerpią przyjemność z pozostawania w swoim bólu, w stratach, w cierpieniach, co mi się stało, tak? I dlaczego ja jestem taki poszkodowany i dlaczego jest mi tak ciężko. Tak jakby koncentrowanie się na bólu i na stracie, zamiast na tym, co jest Wam jeszcze dane, co Wam pozostało, tak? Tak jakby dla kogoś to, że doznał jakiejś straty, kochani, tak mi się to pokazuje, więc mówię to, co widzę, tak? Możecie to być Wy, może to równie być dobrze ktoś, nie wiem, z Waszych znajomych, tak? Ktoś, kogo znacie, ale tak jakby ktoś obrósł w piórka, ktoś tak jakby unosi się dumą albo czuje się nad wyraz, nie wiem, poszkodowany lub coś w tym stylu, oczekuje od innych jakiejś takiej ulgowej taryfy i tak dalej, dlatego że doznał jakiejś straty, tak? Każdy doznaje straty. Nie wiem, kochani, ja wiem, dla niektórych z Was mam wrażenie, że Wy to rozumiecie, tak? Że macie takie poczucie, no dobra, nie tylko Ciebie to dotyczy, każdy z nas. Może no nie każdy, no nie każdy też podchodzi do tego w taki sam sposób, tak? Każdego dotyka coś inaczej emocjonalnie, każdy przeżywa niektóre rzeczy inaczej, w zależności od tego, jak mocno był przywiązany, jaką dużą rolę ktoś czy pełnił w czyimś życiu i tak dalej. Również bazując się na jakichś traumach związanych z dzieciństwem na przykład, ze stratą kogoś bliskiego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego każdy będzie odczuwał pewną stratę inaczej. W każdym bądź razie, no tutaj tak jak widzę, otrzymujecie jakąś dobrą poradę od kogoś i to jest ważne, aby nie odbierać tego jako atak na siebie, jako coś złego, bo jest to coś, z czym walczycie lub z czym wszechświat chce, abyście zaczęli walczyć, aby nie pozwalać sobie na pozostawanie bycia ofiarą. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że otaczacie się ludźmi, którzy pozostają również w takim odczuciu, że dobrze, no to w tej chwili już ja już nic nie muszę, ja w tej chwili wystarczy, że się będę nad sobą opłakiwać do końca życia, tłumaczy mnie to, że wydarzyła mi się jakaś krzywda, tak? Nie wiem dlaczego, kochani, ale odczuwam tutaj taką bardzo trudną, ciężką energię. Ja uważam osobiście sama, że trzeba mieć ogrom zrozumienia dla innych w takim momencie, bo wiem, co to znaczy, tak? Wiem, co to znaczy, ale to, co tutaj mówię, nawet mnie w tej chwili mocno dotyka, bo też często pozostaję w takiej energii. Może nie to, żeby to było w jakiś sposób moim, że tak powiem, wymówką, tak? Bo tutaj odbieram to, jakby to była czyjaś wymówka przed odpowiedzialnością za pewnymi rzeczami i tak dalej, ale no nie oszukujmy się, często wracamy do bólu, pozostajemy w bólu, pozostajemy w jakimś takim, tutaj mam wrażenie, że nawet jest pewne obwinianie innych osób o pewne rzeczy, o pewne straty i dlatego tak jakby ktoś nie pozwalał sobie użyć z miejsca, bo tak jakby ktoś został wplątany, zobaczcie, mam taką pajęczynę na odwrocie, jakby ktoś został wplątany w jakąś sieć czegoś, ale mam wrażenie, jakby to wszystko było, jakby to wszystko się odbywało dokładnie tak, jak należy. W jaki sposób jesteście chronieni przed negatywnymi wpływami, ale nawołuję się również do Was, aby może zmienić swoje nastawienie, albo aby uważać, aby na siłę nie wymuszać pewnych rzeczy. Mam wrażenie dla niektórych z Was, że jest Was takie, no dobrze, jest to dla Was ciężkie, jest tak, odczuwam tak, jakby coś było dla Was ciężkie, ale mam wrażenie, jakbyście powracali do jakiejś trudności tylko po to, aby również innym pomóc, aby również, nie wiem, innych wesprzeć. Może ktoś tutaj być urodzony w maju, może to sytuacja jakaś dotyczyć kogoś urodzonego w maju. Co my tu jeszcze mamy? Maj i czerwiec. Dla niektórych z Was może tutaj być...
maj, czerwiec, tak? Mamy końcówkę maja, początek. Także tutaj dla niektórych z Was może maj był takim miesiącem, gdzie dużo odpuszczaliście, dużo odrzucaliście, pozostawialiście. Mamy zakończenie maja i początek czerwca. Dla niektórych z Was może to mówić o wprowadzenie harmonii i równowagi w tym czasie. Jest, mam wrażenie, jakby tutaj było, tak, widzę ten przepływ jak strumień, kwitnie, kwiaty. Tak jakby wszystko budzi się do życia, przychodzi pewne zrozumienie. Czerwiec, mam wrażenie, jakby jest dla Was takim uleczeniem. Maj prawdopodobnie był pauzą, gdzieś dla niektórych z Was, tak jak mówię, ta przeszłość mi się tutaj pokazuje, jakby walka, silna walka z ego. Dla niektórych z Was mogło być tutaj mowa o tym, że ktoś, jakaś może kobieta, jakaś, nie wiem, dwulicowa osoba sprawiła Wam dużo bólu i pozwoliliście sobie na długo pozostawać w tym bólu, poczuciu zranienia. Odrzucaliście ludzi, odrzucaliście wszystko, wsparcie, skoncentrowaliście tutaj się, no mam wrażenie, na pracy, ale była też tak jakby, no mówię, ta pauza była też potrzebna, była też niezbędna. Widzę, że tutaj czerwiec, mamy pięknego anioła, tak jakby pobudzenie do życia, jakby komuś odrastały skrzydła, tak to widzę. Ktoś odzyskuje harmonię. Czerwiec będzie dla kogoś przełomowym miesiącem. Czerwiec to jest szósty miesiąc, szóstka. To jest, kochani, również harmonia, równowaga. Praca. Musicie tutaj uważać też na pewne rzeczy w pracy, w biznesie, w finansach, aby być tu ostrożnym, aby nie być rozrzutnym, aby nie, nie wiem, gdzieś nie popłynąć z finansami. Dla niektórych z Was jest tutaj takie, wszechświat Ci sprzyja, pomaga Ci, aby odzyskać stabilność, równowagę i tak dalej. Ale tutaj Wasza praca tak jakby musiała być w coś jeszcze włożona i ta stabilność, tak jakby zrozumienie pewnych rzeczy. Słyszę piosenkę Edyty Górniak. Zobaczyłam orła i usłyszałam tę piosenkę. Widziałam orła cień. Do góry zbiją się niczym. Jeśli chcecie latać z orłami, to musicie przestać, nie wiem, kochani, siedzieć w kurniku z kurami i gdakać. Dla niektórych jest tutaj namowa o pozostawienie pewnych toksycznych rzeczy, relacji, plotek, jeśli są tutaj jakieś osoby, z którymi wdajecie się w jakieś takie rozmowy o innych, jest dużo angażowania się w jakieś niepotrzebne rzeczy, nawołuje się o zmiany, tak? Możliwe, że jest tutaj jakaś kobieta, blond włosy, jasne włosy, zielone lub niebieskie oczy, jasna karnacja. O czym nam to chce powiedzieć? Tak jakby trzeba było zaplanować pewne rzeczy. Niektórzy z Was mogą mieć dzieci, mogą być rodzicami, widzę kangura, tutaj widzę dzidziusia. Dla niektórych z Was jest tutaj tak jakby planowanie zrobienia pewnych rzeczy. Tak jakby widzicie cel i idziecie przed siebie. Orły, tak? To są też takie mega mądre istoty, które w pewnym momencie swojego życia one też muszą zrobić sobie krzywdę, tak? Bo to, tam jest ta sytuacja z dziobem, którego on się zgina, one się muszą go pozbyć, gdzie uderzają głowę o ścianę rozpędzone, aby ten dziób zrzucić. Tak, poświęcają się, aby móc przeżyć, tak? Inaczej ten dziób się zawinie i nie mogą jeść, inaczej umrą z głodu, tak? Także tutaj jest jak jakby pewne rzeczy, mam wrażenie, jakby ktoś poświęcił pewne rzeczy, bo wie, że nie ma innej możliwości, żeby przetrwać, żeby przeżyć, tak? Może tutaj być jakaś sytuacja z rodziną, gdzie ktoś wiedział, że musiał zrobić pewne rzeczy. Plotki, zobaczcie, kochani, pokazują mi się te plotki, tak jak mówię, tak jak zobaczyłam te orły, które jeśli chcesz lecieć wysoko, to musisz wyjść z tego kurnika, albo musisz przestać siedzieć z papugami i nawijać, tak? Jakieś plotki, jakieś... Wasza, nie wiem, izolacja, albo Wasze zrozumienie na pewne rzeczy daje Wam rozwiązanie, klucz do wyjścia z jakiejś sytuacji. Dla niektórych z Was może to mówić o kluczach. O kluczach do domu, o kluczach do, nie wiem, auta, kluczach do czegoś fizycznego, rozwiązaniu, szczęście. Tutaj prawdopodobnie, nie wiem, macie zamiar podjąć jakieś ryzyko.
musicie uważać, bo widzę, że jest w Was bardzo dużo strachu. I dlaczego musicie uważać na strach? Dlatego, że pamiętajcie o tym, że to, o czym myślimy, to przyciągamy do swojego życia, to manifestujemy do swojego życia. Dlatego może być to dla Was takim silnym nawołaniem, żeby się skoncentrować na pozytywnych rzeczach, bo pokażą się Wam jakieś tutaj możliwości, ale ważne jest, aby podejść do tego pozytywnie, nie martwić się o pewne rzeczy. Nowe możliwości, dla niektórych jest tutaj ciąża, dla niektórych jest tutaj nowy projekt, nowy biznes, nowe możliwości biznesowe. Sprzyja Wam szczęście, kochani. Jest to coś, co jest związane z rozwojem, dostatkiem, fortuną. Dla niektórych z Was styczeń mógł być trudnym miesiącem. To może być odwrotność tego, co tam się potoczyła. Tak, kochani, cały czas mi się to pokazuje. Tak jakby miały do Was, idą do Was jakieś, nie wiem, finanse. Te finanse cały czas tutaj widzę. Tylko musicie uważać, żeby, tak jak mówię, gdzieś nie polecieć, nie popłynąć, tak? Nie dać się ponieść, aby być odpowiedzialnym w tym. Może to być dla Was pewnego rodzaju test. Tak, dokładnie, zobaczcie, jeszcze nie otworzyłam, a już mówię. To może być dla Was pewnego rodzaju test. To są tylko potwierdzenia, kochani. Ja odbieram, ja tu widzę, czuję i słyszę pewne rzeczy, a karty kolejne mi tylko tak jakby pokazują, rozwijają i dają Wam namacalne dowody na to, że to o to chodzi. Także może pojawić się jakaś pokusa. Jabłuszko, takie piękne, świecące, czerwoniutkie, błyszczące, słodziutkie jabłuszeczko, które jest zatrute. Także... Czy dasz się na to skusić? Czy wybierzesz dobrze to, co jest lepsze dla Ciebie? Widzę, że jesteście tutaj chronieni, tak? Powraca nam tutaj ta pajęczynka. Jest ochrona. Mamy jakieś sępy. Także tak jakby ktoś... ktoś pozostaje w strachu, tak jak mówię, ten strach. Musicie zmienić swoją energię. Te ptaki, takie porównanie mi się pokazuje. Nawet zobaczcie, teraz widzę tutaj to porównanie. Tam miałam orły i kurczaki, czy papugi. A tutaj zobaczcie, mam jaką energię. Ten przynosi życie, ten odbiera życie. Mamy bociana i mamy sępa. Także tutaj jest tak jakby od Was dużo zależne, czy podejdziecie do tego z energią kreatywności, rozwoju i dacie sobie możliwość na zrobienie pewnej rzeczy, czy będziecie pozostawać w depresji. Jest tutaj dużo strachu w Was i mam wrażenie, że to w jakiś sposób się powstrzymujecie, kochani. Możliwe, że macie tutaj kogoś, jakiegoś, nie wiem, cichego wielbiciela, albo macie kogoś, kto chce Wam pomóc. Może otrzymujecie tutaj komplementy od kogoś. Trzeba przywiązać uwagę do swoich finansów. Miłość spirytualna, Lili. Tak jakby tutaj były pewne przeszkody, w życiu się pewne rzeczy dzieją, które odciągają Was być może od finansów, dlatego trzeba się skoncentrować na ważnych rzeczach. Trzeba tutaj, nie wiem, może spróbować nowych rzeczy, zmienić pewne rzeczy. Dla niektórych z Was mówi to o przemianie Waszej, że sytuacja, w której aktualnie jesteście, nie będzie trwała wiecznie. Trzeba tutaj uważać, jeżeli będziecie podejmować jakieś ryzyko, tak? Widać, że musicie tak jakby podjąć nowe ryzyko, ale mieć pewność, zanim podejmiecie. Wy czujecie, że musicie coś zrobić. Mam wrażenie, jakbyście wiedzieli, że nie ma innej opcji, że jakaś decyzja, jakieś ryzyko musi zostać podjęte, tylko tak jakbyście jeszcze nie byli pewni. I tutaj nawołuję się do Was, aby faktycznie podchodzić do tego, wiecie, mądrze. Jeśli to przyjdzie, będziesz wiedzieć, będziesz to czuć całym swoim ciałem, całym swoim duchem. Wszystko będzie wskazywać na to, że to to. Także słuchać trzeba też tutaj bardzo mocno swojej intuicji. Uda Wam się pokonać jakieś problemy, przeszkody, cokolwiek to by nie było. Coś jeszcze dostaniemy tutaj? Tak, kochani, mamy tęczę, tak? Także zdecydowanie widać, że najgorsze jest już za Tobą. Droga, którą w tej chwili zmierzasz, wiedzie Ciebie do sukcesu. I tutaj mogą się pojawić jakieś ekscytujące nowiny, ja nie wiem, informacje, coś, o czym na ten moment nie wiecie. Jakieś ważne zmiany w Twoim życiu. Mamy księżyc na odwrocie. Co tu mamy jeszcze? Dla niektórych z Was może to mówić o jakimś wynagrodzeniu, o jakimś prezencie, o wyróżnieniu, o dostrzeżeniu Was. Dostatek w Waszym życiu, tak jak tutaj widzimy ten kosz pełen wszystkiego, samych dobroci, natury, tak? Jak widzimy, tutaj mamy jabłuszka, gruszki, jakieś arbuzy, kwiaty, chlebek, banany,
cukinie, jakieś obrżyny, wszystko tutaj jest. Wszystko, czego by komukolwiek było potrzebne do szczęścia, tak? Wystarczy, że jest zdrowe jedzenie na stole i że jest dach nad głową, kochani, tak naprawdę. Także tutaj jest tak jakby pewne rzeczy, jakbyście odzyskiwali wizję na coś. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że się mocno odizolowaliście od ludzi, od Waszego otoczenia i to pomogło Wam tak jakby klarowniej dostrzec pewne rzeczy, zrozumieć pewne rzeczy, uświadomić sobie pewne rzeczy. Dobrze, zobaczmy dalej. 25, sprawdźmy, co to nam mówi, 25. Kluczowa decyzja, tak? Ten klucz mi się pokazuje ponownie, więc wiesz, co robić. Twoja dusza woła o zmianę i będziesz musiał dokonać wyboru, jak się do tego zabrać. Miej pewność, że w swoim sercu znasz już odpowiedź. Powtarzaj mantrę. Podejmę właściwe decyzje we właściwym czasie. Dokładnie tak, jak to widziałam, kochani. Wy będziecie wiedzieć w odpowiednim momencie. Zobaczmy sobie jeszcze w takim razie 252. 252. A więc doskonal umiejętności. Twoje lekcje mają znaczenie. Umiejętności, które obecnie doskonalisz, to sposób na osiągnięcie lepszego życia. Lekcje, których uczysz się dzisiaj, tworzą rzeczywistość jutra. Wyobraź sobie, jak będzie wyglądało twoje życie, gdy opanujesz te umiejętności i będziesz z powodzeniem je wykorzystywać w życiu codziennym. Ktoś może być urodzony 4 września lub 9 kwietnia, 9 maja bądź 5 września. Dobrze, zobaczmy sobie, kochani, jeszcze co tutaj jest dla Was od duszą podszyty. Jakie hasło na dziś? Ktoś może być urodzony w 72 lub 73 roku. Ktoś może mieć 72 lub 73 lata, ktoś może mieć 27 lub 37 lat, ktoś może być urodzony 7 marca lub 3 lipca, 7 lutego lub 2 lipca. W pewnym momencie swojego życia zdajesz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie masz niczego żałować. Pamiętasz stare porzekadło? Wszystko dzieje się po coś. Przyjrzyj się pewnym wydarzeniom z przeszłości i zauważ jedno. Decyzje podjęte przez Ciebie na tamten moment wydawały się słuszne. Robiłeś tak, bo tak czułeś, bo tak dyktowało Ci serce z powodu czegoś, tak, co przyszło Ci do głowy na tamten czas. Chodzi o to, że nikt Cię do tego nie zmusił. Jeżeli robisz coś dla siebie, to nie powinien towarzyszyć Ci żal lub złe wspomnienia na myśl o tym. Wyszło jak wyszło. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Dlatego nie powinniśmy niczego całkowicie wymazywać z naszego życia. To, co dobre, sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Złe sprawia, że jesteśmy silniejsi. Jeżeli masz okazję poznać kogoś wspaniałego, kogoś wartościowego, kto kocha Cię tak samo jak Ty, to nie spieprz tego. Nie pozwólcie na to, aby coś stanęło pomiędzy Waszą miłością. Chociaż zdarzają się być może między Wami kłótnie i nieporozumienia, to zawsze dbajcie o siebie. Nie pozwólcie zaprzepaścić tego, co zesłał Wam los. Bądźcie szczęśliwi i cieszcie się tym przywilejem, gdyż niewielu doświadcza takiej możliwości. Poczułam to, kochani. Poczułam to mocno. Dobrze, zobaczmy, kochani, co w takim razie dla Was karty podróżnicze, czyli losu, czasu i przestrzeni. Helena Żuk, ktoś może mieć na imię Helena. Może macie tutaj jakąś sytuację z jakąś Helenką. A więc zobaczmy, co było. W przyszłości widzę, że no, było tutaj witalność, był komfort. Była pewnego rodzaju stabilność w Waszym życiu. Wielkie nadzieje na przyszłość, na, nie wiem, znajomości, na opiekę, na coś. Być może pojawiło się pewne zagrożenie i trzeba było gdzieś powrócić. Zobaczmy, co jest teraz.
szansa, opieka i sukces. Uuu, nice! Także w przeszłości mieliście, kochani, tak jakby nadzieję na pewne rzeczy, które w tej chwili widzę, że macie możliwość, być może otrzymujecie. Dla niektórych z Was może jest tutaj... Co jest tak jakby na zewnątrz? Miłość. To może być związane z miłością w jakiś sposób. Wierność. Dwa razy. Podwójna wierność. Wow. 11-11. Dla niektórych z Was widzę, że tutaj tak jakby pewne rzeczy dla Was się w końcu zaczynały układać. Jest to Wasza dobra karma, kochani. Byliście wierni sobie, byliście, nie wiem, wierni Bogu, wierni swojej wierze, swoim wartościom życiowym, innym ludziom. To jest Wasza dobra karma. Cokolwiek, kochani, tutaj zrobiliście. 11-11 mamy. 8-8. Ponownie mam dwie ósemki, które miałam na początku czytania. Ktoś z Was jest numerologiczną ósemeczką. 8 dzień miesiąca. Ktoś jest może urodzony? 8. Tak, ósemka. Ósemka jest tutaj bardzo ważna. Ósemka. 88. 8. Ktoś może jest 88 rok urodzony nawet. 80 rocznik. 28 listopada. 28 lipca może. 28. Nie wiem, 28. 11 listopada też tu widzę. Dokąd to idzie? Zobaczmy przyszłość. Los. Bogactwo. O, kochani. Zakończenie jakichś trudów, problemów. Ta nadzieja, która była na początku, czyli spełnienie pewnych nadziei. O bogactwie, kochani, mamy podwójne bogactwo. Fart. Oh my gosh. I co? I zakończenie jakiegoś zamętu w odwróconej pozycji. Mamy zamęt. Poprzez zmianę kierunku. Kochani, to jest jakaś dobra karma. Nie wiem, co to jest, ale ta energia jest boska. Boska, boska, boska. Podoba mi się to, mega mi się to podoba. Nie wiem, kochani, co Wy tutaj zrobiliście, w jaki sposób sobie na to zasłużyliście, ale los Wam sprzyja. Przyszłość po prostu tak jakby rysuje się w najpiękniejszych kolorach. Jeżeli cokolwiek było nie tak, to będzie Was teraz mijać szerokim łukiem. Niektórzy z Was mogli doświadczyć w przeszłości czegoś, ale wyczuliście na czas pewne zagrożenie i postawiliście pewne granice, odsunęliście się od czegoś. Dlatego, że mieliście własny cel, wiedzieliście, dokąd dążycie i nie pozwoliliście na to, aby jakieś negatywne osoby lub sytuacje miały wpływ na to. Bo wiecie, kim jesteście, wiecie, na co zasługujecie. Było tu ogrom bólu, było oczywiście, nie ma tutaj nic do powiedzenia, bo musieliście przez swoje przejść, tak? Ale kochani, dokąd idziecie? Podwójna wierność. Podwójne bogactwo. Fart. Los. Los po prostu Wam sprzyja. W tej chwili jesteście tak jakby zaopiekowani. Tak mi się to pokazuje. Ja nawet nie wiem, co tutaj dodać jeszcze. Mam wrażenie, że tutaj jest wszystko powiedziane. 3-3-3. Zobaczmy, co to jest 3-3-3. Równowaga. A więc powraca równowaga do Waszego życia. Pielęgnuj połączenie umysłu, ciała i ducha. Zacznij medytować, ćwiczyć fitness i stwórz w końcu tą piękną tablicę marzeń, którą od zawsze odkładasz. Twoi aniołowie chcą, abyś spojrzał na obszary swojego życia, które nie są w pełni wykorzystane. Kochani, dla kogoś z Was, nie wiem dla kogo to będzie, ale dla kogoś z Was zobaczyłam ścianę. Zobaczyłam ścianę, na której jest właśnie tablica marzeń. Tak jakby do ściany są przyczepiane pewne rzeczy. Widzę na ścianie tablicę marzeń. Ciekawe, czyje to jest. Jeśli to Wasze, to please dajcie znać w komentarzu. Zobaczyłam taką piękną tablicę marzeń. Albo jest to już wisi, albo jest to czyjś projekt. Tak jakby ktoś chciał coś przenieść na ścianę. Na ścianie coś zrobić. Z jakimiś fotografiami, jakieś... Nie wiem, czy to jest coś jak jakaś, widzę jak jakaś mapa, albo jakieś drzewo, połączenia. Coś ja tu widzę. Jezu, co to jest? 11-11 jeszcze sprawdźmy. Tak, bo to mnie też, to było takie mega wow, uderzające. Zrzut ekranu, tak? No zrzut ekranu, no. Próbuję teraz, wiecie co widzę? Widzę w tej chwili w mojej wyobraźni tą tablicę marzeń na ścianie i próbuję zrobić zrzut ekranu. Zatrzymaj się i zresetuj swoje myślenie.
Kiedy widzisz liczbę 111, pomyśl o wszechświecie i zrób zrzut ekranu Twojego stanu psychicznego w danej chwili. Wszystko, co się dzieje, wszystkie Twoje myśli, uczucia, cele i marzenia i to słońce. Kiedy się powtórzy, pamiętaj o tym, manifestujesz teraz to, co się wydarzy w przyszłości. Także szybko osiągnij dobre wibracje, abyś mógł zamanifestować swoje najlepsze życie w przyszłości. Powtarzaj mantrę. Jestem w zgodzie z moim autentycznym ja. Pamiętaj, że miłość obfituje w Twoim życiu i otwiera wszystkie drzwi. Także skoncentruj się na miłości, na radości, na witalności. Dobrze, kochani, idziemy dalej. Mam nadzieję, że Wasze pytanko już jest gotowe. Jeśli nie, no to zastanówcie się. W tej chwili jest na to idealny moment, aby przemyśleć, co jeszcze chcielibyście wiedzieć. Zobaczmy, kochani, co dla Was od wyrocznik gwiezdnych ziaren. A następnie przejdziemy do Waszych pytań. Nawodnij swój ogród. Spojrzałam na wodę i zobaczyłam kartę nawodnij swój ogród. Spójrzcie, to znaczy, że w tej chwili musimy się wszyscy napić. Także kochani, jak trzeba, to włączcie pauzę, idźcie, weźcie sobie coś do picia, tylko wróćcie mi tutaj z powrotem, bo jest tutaj coś dla Was ważnego na ten temat. Tak, to jest, jeśli się zastanawiacie, co ja tutaj piję. A więc mam tutaj imbirek, spora dawka imbiru, kurkumy, witamin. Do tego jeszcze wchodzą fajne ziółka, takie oczyszczające organizm. Polecam, kochani, robić sobie takie miksturki, takie szoty energetyczne. Pije się takie coś z ogromną satysfakcją. Naprawdę, kochani, bo wiecie, że robicie coś dobrego dla organizmu. A można to zrobić naprawdę mega pyszne, wcisnąć do tego trochę soku pomarańczowego, trochę jakiejś cytrynki. Dodać sobie jakąś, nie wiem, na przykład rozpuszczalną witaminkę magnezu, tak, bo magnez to akurat jest coś, czego no z reguły, szczególnie jeżeli na przykład pijecie kawę, to magnez musicie cały czas suplementować. Dodać sobie właśnie jakąś taką dobrą rozpuszczalną witaminkę, zrobić sobie taką miksturkę i popijać. I ten swój organizm odżywiać cały czas, kochani, działać, tak, nawadniać, pić dużo wody, wody oczyszczonej, filtrowanej, oczyszczać organizm, bo jeżeli jest zanieczyszczony, jeżeli jest w nim dużo toksyn zmagazynowanych, to pamiętajcie o tym, że toksyny są niskowibracyjne, co również obniża Twoje wibracje, Twoje samopoczucie, tak? Mogą tutaj być jakieś stany depresyjne i tak dalej. Wszystko to też jest silnie zależne od naszego ciała, nie tylko od naszego umysłu, ale również od naszego ciała, o które też trzeba dbać, tak? Jeśli wstajesz rano i zaczynasz dzień od hektolitrów kawy, później, nie wiem, jeszcze w ciągu dnia popijasz jakieś, nie wiem, napoje gazowane, słodzone i tak dalej, Coca-Cola, nie Coca-Cola, jakieś soczki z kartoniczków i tak dalej, kochani, to są wszystko bomby cukrowe. Pije się to, a później potem, wiecie, mija pół godziny, a człowiek czuje, że wypompowana została cała energia, tak? Cukry tak działają, gluten tak działa, dla niektórych z Was jest tutaj taki, odczuwam jakby nagle spadek energii i taka ospałość, tak? Przywiązujcie uwagę do tego, co jecie. Może jecie jakieś cukry, jecie jakieś ciasteczka, zaczynacie dzień od jakichś kanapek. Pamiętajcie o tym, że jak zjecie chleb od momentu, jak go zjesz, godzina czasu mija i Ty masz spadek energii, tak? Bo to są te skoki insuliny. Także dla niektórych z Was może tutaj trzeba skontrolować, niekoniecznie lecieć od razu do lekarza i faszerować się jakimiś lekami na spadek, bo tak jest najłatwiej, kochani. Odradzam Wam takie rzeczy. Przestańcie się truć, przestańcie pakować w organizm chemię tylko dlatego, że to jest najszybsze rozwiązanie, najłatwiejsze. To tak nie działa. Trzeba po prostu przestać truć organizm. Także dla niektórych trzeba tutaj się przyjrzeć pewnym rzeczom, jakieś zmiany wprowadzić, nawyków żywieniowych, odstawić właśnie jakieś mączne produkty, mleczne, z mleka krowiego dla niektórych, może tutaj za dużo jakiś nabiału, na który możecie mieć jakieś alergie albo nietolerancje, możecie czuć się przez to później też tacy obrzmia, nie wiem, tak jakby coś wzdęcia, nie wiem, gazy, zgaga może nawet dla niektórych, możecie mieć problemy ze skórą nawet, jakąś wysypkę. Dla niektórych z Was może tutaj coś związane z cukrem, tak? Może dużo cukru. Dla niektórych może tutaj być nawet zanieczyszczenie jakimiś pasożytami. Ha, pasożytami. Dzisiaj pamiętam. Ostatnio tylko słyszałam parasite. Nie mogłam sobie przypomnieć. Pasożyty, tak. Później w komentarzach. Dzięki, kochani, dzięki.
Także no, wtedy mówiłam o perłach, tak? Mówiłam o perłach, że tam w środku są właśnie, że to zaczyna się od pasożytów, tak? Ta perełka mała. Dobrze, kochani, przejdźmy dalej, bo ja tutaj będę siedzieć i gadać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj dla Was. Przechodzimy zaraz do pytań. A więc, głębokie uzdrawianie komórkowe. Zdecydowanie, dlatego ta cała gadka o zdrowiu, tak? Nie bez powodu. Wiecie, kochani, to wszystko ma swoje miejsce, swój cel. Jak, tak jak ja mówię, to jest tylko potwierdzenie dla nas. Zobaczyłam 444. Sprawdźmy, co to jest 444, bo może będzie... O, Boże, to nie ta książka. 444. Co nam mówi ten numer? Strata. Nie. Okej. Okay. Czyli to mam też Wam przeczytać. To nie poszło na marne. Aniołowie dostrzegają, że straciłeś coś cennego w świecie materialnym i pocieszają Cię. Chcą, żebyś wykorzystał tą stratę jako lekcję, żeby nie poszła na marne. Zastanów się, czego Cię to dzisiaj nauczyło i pozwól sobie na odczuwanie emocji. No i to 444, bo to było 446, ale czułam, że muszę to przeczytać. Także dla niektórych z Was coś będzie, jakaś strata, coś trzeba przetransformować, kochani, tak? Tą stratę trzeba przetransformować, nie pozwalać sobie właśnie, tak jakby się to pokazywało, nie pozwalać sobie na pozostawanie w bólu, w smutku i w stracie, tylko zrozumieć, czego miało Ciebie to nauczyć i ruszyć z miejsca, iść dalej. Pamiętajcie, kochani, że nawet jeżeli straciliście kogoś bliskiego, ja wiem, że w tej chwili mówię tak, dlatego że w życiu również straciłam wiele bliskich mi osób i od dziecka w zasadzie moje życie tak jakby jest w pewien sposób zależne od straty. W wieku 11 lat straciłam mamę i śmierć, że tak powiem, i trata bliskich osób szła za mną przez całe życie, bo jest to pewnego rodzaju trauma. Także dla niektórych z Was odczułam tutaj silną taką energię, czuję ogromne wzruszenie w tej chwili. Chce mi się wyć straszliwie. Odczuwam, że ktoś z Was stracił kogoś. I tak jakby czyjeś życie się zakończyło w tym momencie. Komuś przestało zależeć już na czymkolwiek. Nic jakby nie miało znaczenia. To ważna pauza jest, kochani, dla Was. Ciężko jest to zrozumieć w momencie, kiedy to się dzieje, kiedy czujemy taką ogromną pustkę i samotność. Ale potrzebujecie po prostu odpoczynku, potrzebujecie czasu dla siebie. Weź głęboki wdech i wydech. To, w czym potrzebujesz pomocy w tej chwili, jest teraz pod opieką aniołów. Są niewidzialne siły, które zajmują się tą sprawą, także po prostu zaufaj w to. Wszystko, czego potrzebują od Ciebie, to Twoja wiara. Także postaraj się zademonstrować dzisiaj spokój. Medytuj. Weź długą kąpiel. Po prostu odpoczywaj w ciszy i oddychaj. Postaraj się wprowadzić technikę oddechów, wdychania, odpuszczania. I tak jakby tutaj jest dla Ciebie zrozumienie, że tak zobaczyłam to uzdrawianie, wygląda to dla mnie jak taki peron, tak? I automatycznie skojarzyło mi się to z tą podróżą. Tak jakbyśmy płynęli taką drogą, tak? Możesz to też sobie przetransformować jako podróż pociągiem, tak? I każdy z nas jedzie tym pociągiem, zwanym życiem, uczestniczymy w tej podróży, często innych ludzi i inni ludzie często uczestniczą w naszej podróży, ale tak jak wiemy, wszystko w naszym życiu jest tylko na jakiś czas, nic nie jest na zawsze, nic nie trwa wiecznie, nic. Czy to są problemy, czy to są szczęścia, radości, osoby, sytuacje, możliwości, nic nie trwa wiecznie. W życiu jedna pewna jest to przemijanie i zmiany. Także bierzcie to po prostu jako taką perspektywę, że jedziecie tym pociągiem, tak? I osoby, z którymi jechaliście tym pociągiem, z którymi byliście w podróży, one dotarły trochę szybciej. Na ten końcowy przystanek, do tej końcowej stacji, na to wybrzeże, gdzie mieli dotrzeć. I wyobraźcie sobie, że Wasze życie jeszcze trwa, że Wy jeszcze tutaj doświadczacie wielu pięknych rzeczy, że musicie doświadczyć jeszcze życia i kiedyś opowiecie tym osobom, kogo poznaliście jeszcze, co jeszcze doświadczyliście, co zrobiliście, co osiągnęliście, a oni będą cały czas na Was patrzeć i oni będą cały czas czuwać nad Wami, będą Was wspierać, będą Wam pomagać, będą Was prowadzić z drugiej strony, przez taką
niewidoczną, jakby to powiedzieć, błonę, powłokę, której my nie widzimy, bo to jest... Oni widzą, my nie widzimy, tak? To jest to, co nie widzimy. No niektórzy, kochani, widzą, tak? Niektórzy z nas widzą. W każdym bądź razie to jest tak, jakby ta osoba była w pokoju obok. Ta osoba jest cały czas przy Tobie i cały czas pomaga Ci, wspiera Cię i my mamy możliwość nawiązać z nimi kontakt nawet, będąc tu i teraz, kochani. Przywiązując uwagę do właśnie tych wszystkich znaków, tych wszystkich potwierdzeń, tych wszystkich liczb, które się pokazują, małych, drobnych możliwości. Dla tych z Was, którzy stracili kogoś bliskiego i chcą zbliżyć się bardziej do możliwości porozumiewania z nimi, tak? Jak dojść do tego porozumienia, jak bliżej, nie wiem, jak odczytywać te znaki, tak? Polecam Wam książkę Znaki. Jest fantastyczna książka, nie wiem, nie mam jej tutaj akurat w tej chwili chyba pod ręką. A, mam ją pod ręką. Czekajcie, kochani, to zaraz Wam ją pokażę. Także dla niektórych z Was poleciłabym tą książkę. Jak odczytywać sygnały, które wysyła Wszechświat? A więc, czy wiesz, że każdy z nas otrzymuje sygnały z drugiej strony? Mogą to być subtelne znaki, takie jak motyl lądujący na naszym ramieniu, tablica rejestracyjna z numerami układającymi się w datę urodzin bliskiej nam zmarłej osoby, pusty SMS. Znaki są wokół nas. To proste i zwyczajne przedmioty, które towarzyszą nam na co dzień i często możemy nie zwrócić na nie uwagi, jeżeli nie wiemy, że mają jakieś znaczenie. Także w tej książce właśnie medium Laura Lane Jackson uczy nas, jak zauważać te sposoru nic nieznaczące szczegóły codzienności, dostrzegać w nich sygnały, które są wysyłane przez naszych bliskich i opiekunów znajdujących się po drugiej stronie. To pomaga nam zrozumieć ten tajny język, tak? Pomiędzy nami a Wszechświatem lub naszymi bliskimi, którzy są po drugiej stronie i nas prowadzą. I ta książka może Ci w pewien sposób pomóc opanować, tak jak widzimy, nawet tutaj te obrazki, one są tak symboliczne. To są, ja jak tylko w ogóle zobaczyłam tą książkę, zobaczyłam tylko tą okładkę, to mówię, że są wszystkie symbole, które mi uczestniczą na co dzień i ja muszę wiedzieć. Także dla niektórych z Was naprawdę szczerze polecam, zróbcie sobie zrzut ekranu albo zapiszcie, jeżeli trzeba, jeżeli potrzebujecie tego typu wiedzy w tym temacie. Energia Arktusa, fizyczne i emocjonalne uzdrowienie, głębokie uzdrawianie komórkowe, możliwe, że w tej chwili właśnie się wycofujecie, pauzujecie, odpoczywacie, aby się zregenerować. Stąd też to, ta cała moja początkowa gadka o zdrowiu, o witaminach, o tym, co należy zrobić, czego nie robić, tak? Perspektywa. Żadna z tych rzeczy nie jest ważna. Odsuń się na bezpieczną odległość i dostrzeż wspólną płaszczyznę. A więc prowadź, nie naśladuj, wytyczaj nowy szlak i bądź takim liderem, jakiego zawsze chciałbyś mieć. I zaufaj, że to jest właściwy czas, zaufaj tej fali, która Cię niesie. Czas się nie kończy. Także mamy tutaj tak jakby kontynuację, dla mnie to jest kontynuacja czytania dla ryb, kontynuacja czytania poprzedniego dla kolektywu, tak jakby tutaj pewne rzeczy idzie, tak? Widzę ten flow, cały czas mi się pojawia teraz ten flow. Pewien przepływ, tak jakby, którego wcześniej być może nie było lub nie był wystarczająco otwarty, aby pewne rzeczy Wam udostępnić. Kochani, pytania i odpowiedzi. Jak wystarczy nam czasu, to może jeszcze tutaj to przerobimy troszeczkę, ale chcę jeszcze szybko zrobić Wasze pytania i odpowiedzi, bo coś czuję, że tutaj to wam Was naprowadzi troszeczkę bliżej, troszeczkę bardziej na to, czego Wy potrzebujecie. Wizja. Jest tutaj coś silnie związanego z Twoją wizją, co ma silny związek z Twoim uzdrawianiem po tych trudach, które przeżyłeś czy przeżyłaś. Dlatego musisz zaufać temu, dokąd idziesz. Widzę tak, jakby ona idzie taką drogą. Cały czas podąża przez różne sytuacje, przez różne przestrzenie, przez różne krainy. Niektórzy z Was mogą odczuwać, że przeżyliście w tym życiu już kilka różnych żyć, kilka różnych etapów, w kilku różnych miejscach, otaczając się różnymi grupami znajomych, ludzi, czy to rodzina, czy to znajomi i tak dalej, tak jakbyście w jednym życiu przeżywali różne życia. Tak to, takie mam odczucie. Jakbyście byli tu, ale żyjecie w różnych światach. Niektórzy z Was mocno są powiązani również z przestrzenią snów. Podczas nocy prawdopodobnie też ostro gdzieś tam wędrujecie w przestrzenie niezłe, dlatego też bardzo gdzieś tutaj jest to rozłączenie między światem fizycznym, a tym metafizycznym. Dobrze, kochani, czas na pytanie. Jeśli go jeszcze nie ma, włączcie pauzę. Gdy się pojawi, włączcie play.
klarowna komunikacja w pierwszej kolejności. W przeciągu roku, jeśli pytaliście o czas, oraz podejmij działanie. Na odwrocie mam zdobądź więcej informacji. Może to być związane z Twoją perspektywą odnośnie czegoś. A niektórych z Was trzeba tutaj pewne rzeczy jeszcze przeanalizować, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak jakby pewne rzeczy, nie wiem, zakomunikować, przeorganizować, przerobić. Zobaczmy sobie, o czym to mówi. Klarowna komunikacja. Kobieta, motyl, tak? Na początku mieliśmy energię motyla, także ten motyl cały czas tutaj powraca. Transformacja. Mieliśmy wcześniej tak samo tą gąsieniczkę. Transformacja. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. To miałam też taką silną energię właśnie w czytaniu dla ryb i ostatnim czytaniu dla kolektywu, kochani. Także może macie też w, nie wiem, swój znak zodiaku ryby, albo może gdzieś słońce, księżyc, ascendent, węzeł księżycowy, kochani, nie wiem, lub jaka sytuacja lub relacja ze znakiem zodiaku ryby, czyjaś pierwsza litera imienia lub nazwiska, to może być litera P, A, E, K lub M. Także musisz mieć pełne zaufanie. Nie ma powodu do zmartwień, wiedz o tym, że wszystko wspaniale się układa w odpowiednim momencie, wszystko trafia na miejsce. Musisz podjąć jakieś ryzyko, aby zacząć się spełniać i aby zacząć spełniać swoje marzenia. To jest dla Ciebie sprawiedliwość. Także ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. Możliwe, że jest to w jakiś sposób związane również z finansami. W przeciągu roku, tutaj jest jakaś sytuacja z leadershipem, tak, z liderem albo z prowadzeniem, podróż. W przeciągu roku, tak, tutaj mi się pokazał ten glob, właśnie tak patrzyłam na tą planetę i tak się zastanawiałam, czy to nie ma jakiegoś związku z podróżami, z przemieszczaniem się i tu mi wyszła podróż. Tak jak tu widziałam te różne miejsca, różne planety, nowe możliwości, tak jakby nowe krainy, może będziecie gdzieś podróżować w jakieś nowe miejsce, nie wiem, tutaj widzę Afrykę akurat. Pokazuje mi się Afryka, dżungla lub jakieś takie rejony Azji, nie wiem, kochani. Piękne, zielone tereny, niesamowita natura, ale nie jest to nasza natura, którą gdzieś tutaj zobaczymy na terenach Europy, to na pewno nie. Także podróż, nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. O czym to jeszcze mówi? W przeciągu roku urodziny, a więc odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny. I kochani, mamy wakacje, także może gdzieś będziecie podróżować na urodziny. Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel. Także otacza Cię uzdrawiająca energia. Może to być związane z jakimiś nowymi działaniami, nowymi przedsięwzięciami. Tak jakbyście uzdrawiali jakieś kwestie swojego życia, może być to związane z finansami. Podejmij działanie. Bądź skoncentrowany na celu, tak? Na swoich priorytetach, na tym, co jest najważniejsze. Zaufaj, że to właściwy czas. Zaufaj, że wszystko jest w odpowiednim momencie, że czas się nie kończy. Co jeszcze? Prawo duchowego przyciągania, kochani. Płodność, tak? Przyciągasz to, na czym się koncentrujesz. Rozwój. Może być to jakaś sytuacja z ojcem, mężem, bratem lub synem. Priorytety, tak jak mówiłam tutaj, skoncentruj się na swoich priorytetach i skoncentruj się na swoich atutach, tak? Na swoich mocach, na tym, co jest dla Ciebie pozytywne. Prawo duchowego przyciągania też sobie, kochani, jeszcze zobaczmy, przeczytam Wam to. Ktoś może być urodzony w 60 lub 61 roku, ktoś może być urodzony 16 czerwca, 6 czerwca lub 6 stycznia. Sytuacja, o którą pytasz, pojawia się na skutek działania prawa duchowego przyciągania. Poprzez swoje myśli, emocje i przekonania przyciągnąłeś określonych ludzi i sytuacje. W taki sam sposób ludzie i sytuacje niegdyś cię absorbujące odchodzą teraz z Twojego życia, ponieważ zmieniłeś kierunek swojej energii, orientując się na własną duchową drogę. Tak, względem tego, pamiętajmy, podobieństwa się przyciągają, co oznacza, że wszystko i wszyscy pojawiający się w Twoim życiu pasują do Twoich wzorców myślowych. Jeśli chcesz zmienić to, co przyciągasz, musisz pozytywnie, z miłością i radością zmienić swoje nastawienie. Mistrzowie duchowi i aniołowie pomogą Ci w tej sytuacji oraz w tej zmianie.
Możesz zmienić lub uzdrowić tą sytuację poprzez zniesienie swoich myśli na bardziej optymistyczny poziom. Dzięki Twoim modlitwom i zapewnieniom zyskałeś nową, wspaniałą osobę lub możliwość. Wiedz o tym, że nie jest ona ani nagrodą, ani karą. Przyciągnąłeś ją, co oznacza, że od Ciebie zależy, czy ją odrzucisz, czy przyjmiesz. Także wyobrażaj sobie i utrzymuj tylko to, czego pragniesz. Aha, i priorytety też miałam Wam przeczytać. Priorytety. Czy bądź skoncentrowany. To, bądź skoncentrowany. Bo to mi przyszło jako druga potwierdzająca. Tak, i ponownie mamy 16. Może ktoś jest urodzony 16. Nie wiem, 16 jest ważna w jakiś sposób. 16, numer 16. Może ktoś mieszka pod 16. Może 16 dzień miesiąca jest ważny, czy coś, nie wiem. A więc jest to dla Ciebie przypomnienie, abyś był skoncentrowany na swoich zamiarach, pragnieniach i priorytetach. Nie pozwól, by krótkotrwałe sytuacje, wydarzenia czy żądania innych ludzi odciągnęły Twoją uwagę. Utrzymuj pozytywne nastawienie do swoich marzeń i wyobrażaj sobie, że one już się zrealizowały. Regularnie poświęcaj czas na własne plany i własne priorytety. Pamiętaj, powiedz nie rozpraszaczom, aby ujrzeć rezultaty. Bądź asertywny, jeżeli chodzi o Twój czas. Dotrzymuj danych sobie obietnic przede wszystkim. Angażuj się we własne priorytety, tak? Jeżeli sobie dotrzymujesz obietnicy, jesteś w stanie również dotrzymać obietnicy innym. Każdego dnia poświęcaj czas na przedsięwzięcia drogie Twojemu sercu i odstaw toksyczne produkty ze swojej diety, aby Twój umysł był jasny i skoncentrowany. Tak jak mówię, jeżeli są tu jakieś produkty, które... I priorytety jeszcze też Wam przeczytam, bo otworzyłam na tej stronie, a patrzyłam na tą kartę, więc musi wejść. Musi wejść ta karta. Ktoś może być urodzony w 62 lub 63 roku, ktoś może mieć 36 lub 26 lat. A więc poświęć czas swoim najważniejszym priorytetom, nawet jeżeli to oznacza wcześniejsze wstawanie z łóżka lub mniej snu. To wspaniały czas, aby pracować nad projektami bliskimi Twojemu sercu. Nawet jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać i obawiasz się, że nie dasz rady osiągnąć swoich marzeń, należy to zrobić. Poczujesz się dumny z faktu, ile czasu i energii zainwestowałeś w swoje prawdziwe priorytety, ponieważ są to Twoje wewnętrzne potrzeby. Twoje wewnętrzne ja będzie czuło się kochane i pielęgnowane. To jest najlepsze wyrażenie miłości do siebie. Także inwestuj we własne priorytety, bo wtedy inwestujesz w siebie. Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę i nie staraj się być perfekcjonistą we wszystkim. Podziel swoje wielkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie, jeden za drugim. Postaraj się zmodernizować rozkład zajęć tak, abyś mógł regularnie poświęcać czas swoim priorytetom i bądź asertywny w mówieniu nie każdemu, kto chce, abyś zboczył ze swojej drogi. Dobrze, i tu zobaczmy, zdobądź więcej informacji. Dziecko. Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i odwagi. Odwagi? Uwagi. Może i odwagi. Może potrzebujecie w jakiś sposób, nie wiem, odwagi, aby coś zrobić. Anioły mogą Ci pomóc oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. Zdobądź więcej informacji. Odwaga. Czemu słyszę cały czas odwaga? Coś tu jest związane z odwagą, kochani. Idealny termin. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy Ci towarzyszyć. Musisz mieć odwagę, aby to zrobić. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. I jeszcze jedną poproszę. Czakra serca, no. Miłość jest najważniejsza, serce jest spektrum Twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swoje serce, żeby kochać i być kochanym. Anioły są przy Tobie, chronią Cię i prowadzą. I na odwrocie mamy przewodnictwo godne zaufania, a więc odpowiedzi na Twoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że anioły są u Twojego boku. Przez cały czas Cię wspierają. Poproś ich o wsparcie i bądź gotów na przyjęcie tego wsparcia zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Dobrze, i zobaczmy, kochani, sobie jeszcze tutaj wskazóweczkę. O, do góry nogami. Zasługujesz na najlepsze. Sięgaj gwiazd swoimi marzeniami i nie zgadzaj się na kompromisy.
Także sięgaj po to, co Ci się należy. Niektórzy z Was potrzebują odpoczynku. Ktoś może mieć na imię Teresa, a więc przerwa. Tak, przerwa. Przerwy Wam potrzeba, kochani. Do tej pory byłeś bardzo zapracowany, spełniając potrzeby innych. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą. Potrzebujecie tego, aby się uleczyć. Może warto wprowadzić jakieś ćwiczenia fizyczne, jogę, spacery, aby również pobudzić przepływ. Dla niektórych z Was przepływ limfy, dla niektórych z Was może być dobre zakupienie takiej trampolinki, takiej mini trampolinki, na której w miejscu się po prostu skacze. I nie musicie jakoś tam wysoko skakać, tylko po prostu chodzi bardziej o taką takie lekkie podskoki, co pobudza limfę, kochani. I jest to automatyczna zmiana energii, tak? Nie trzeba jakoś wielce się wysilać, a jednak bardzo to wspomaga i pobudza organizm. Dobrze, co od Archanioła Michała? Nowy początek i świeży start. To sobie zaraz przeczytamy. Tutaj macie też modlitwę, więc dziękuję za dostrzeżenie nowych możliwości i oferowanie wsparcia oraz za pomoc w uwalnianiu i uzdrawianiu przeszłości. Obdarz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. Na odwrocie mamy praca nad uzdrawiającą energią. To Wam przeczytam, o czym to chcę powiedzieć. Nowy początek. Ktoś może mieć 44 lata lub być urodzony 4 kwietnia. Kiedy jakiś rozdział Twojego życia kończy się, kolejny zaczyna rozkwitać. W tym momencie masz jedynie pewne nadzieje i przesłanki zmian, nowych doświadczeń w swoim życiu. Archanioł Michał zsyła Ci tą kartę, aby uzbroić Cię w odwagę. Dlatego słyszałam tą odwagę, dokładnie. Zobaczcie, kochani, uzbroić Cię w odwagę do dalszej walki. To jest łaska zachowana dla Ciebie. Pozostań wypełniony nadzieją i kontynuuj pozytywny punkt widzenia. Przyznanie się jest uzdrowieniem. Być może odkryjesz nowe możliwości w pracy lub zaczniesz jakąś nową pracę. Dla niektórych z Was dawne błędy zostaną wypaczone i zapomniane. Niebawem nastąpi może polepszenie relacji lub związku. Być może związek rozkwita. Być może w niedługim czasie może spotkać Cię przeprowadzka do nowego domu. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że to przychodzi nowy i lepszy stan umysłu i doda Ci to radości i pewności siebie. Czas zapomnieć o przeszłości. Wyczyść i posprzątaj swój dom lub biuro, aby zrobić przestrzeń na nową energię. Praca nad uzdrawiającą energią. Jeszcze to sobie zobaczmy. Także ktoś może być urodzony w 62 roku lub ktoś może mieć 62 lata, 26 lat. Ktoś może być urodzony 6 lutego lub 2 lipca. No, może być lipca albo czerwca. Karta ta podkreśla korzyści z uzdrawiającej energii w obecnej sytuacji, którą możesz wywołać za pośrednictwem aniołów. Wystarczy o to poprosić. Wykwalifikowani uzdrowiciele energii mogą Ci pomóc. Są do Twoich usług. Chcą pomóc Ci utworzyć nową, pozytywną energię. Do wzmocnienia energii i witalności stosuj miary takie jak ćwiczenia i zdrowe odżywianie się. Może czas zapisać się na kurs uzdrawiającej energii. Dla niektórych z Was może być nawołanie, aby zarezerwować sesję z wykwalifikowanym uzdrowicielem energii. Może to też mówić o tym, że Twoim życiowym celem jest praca nad uzdrawiającą energią. I tutaj macie do tego modlitwę również. Dziękuję Ci za wysłanie uzdrawiającej energii do mnie i przeze mnie, dla moich własnych błogosławieństw i dla wszystkich wokół mnie. Dziękuję Ci za połączenie mnie z miłością i wysokimi uzdrowicielami integralności oraz nauczycielami uzdrawiającej energii modalności. Bierz pod uwagę swoje sny. Wasze sny mogą przekazywać Wam ważne wiadomości, ważne wskazówki, które musicie brać pod uwagę. Także to może Wam przynieść korzystny wynik. Dla niektórych z Was możecie otrzymać ważne wskazówki, tak jakbyście wiedzieli, jak się macie poruszać dzięki pewnym podpowiedziom. Mam tutaj silną energię lwa w tym czytaniu przez cały czas od początku. Jest tutaj albo Wy macie umiejscowieniu gdzieś znak zodiaku lwa, albo macie jakąś sytuację ze znakiem zodiaku lwa. I na koniec, kochani, jeszcze wezmę Wam tutaj jakąś taką fajną odpowiedź. Coś jeszcze dla Was ważnego. Żółte odcienie, żółte barwy może warto nosić, kochani, może macie właśnie na sobie coś żółtego, ostatnio trafiłam w 10, także miejcie sobie odwagę,
Postarajcie się mieć w sobie odwagę, aby nie bać się występować przed szeregi, aby być innym, aby pokazać się takim, jakim jesteś, czy taką, jaka jesteś, aby po prostu być wyjątkowym. Nie starać się, nie wiem, wtopić w tłum. To nie o to w tym chodzi. Właśnie to jest najpiękniejsze, że każdy z nas jest inny. I najlepiej by było właśnie, gdyby każdy z nas potrafił wyrażać w pełni tą swoją wyjątkowość. Wtedy świat byłby najpiękniejszy i najdoskonalszy. Tylko tak wielu z nas martwi się tym, co powiedzą inni, tym, co pomyślą inni. Czas, kochani, na Was. Czas na Wasze zmiany, na przełom, na to, żeby zabłysnąć, żeby być sobą, żeby zarażać tą swoją cudowną energią. Musisz wyjść ze strefy komfortu. Już trzeba po prostu zmienić krytykę w miłość do siebie, w zaufanie. Zrób sobie jakiś prezent, pokochaj siebie. Nie wiem, co tutaj jest, kochani. Dla niektórych z Was jest tutaj nawołanie, aby się wybrać może, nie wiem, do fryzjera, może zrobić coś z włoskami. Dla niektórych z Was może być nawołanie, aby jakiś, nie wiem, wypróbować nowy makijaż albo jakieś nowe kolory wprowadzić do swojej codziennej garderoby, tak? I pamiętać o tym, że każdy z nas jest piękny na swój sposób i to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. To jest dokładnie to, tak jak ja sobie wyobraziłam, tak zobaczyłam w tej chwili to, ten obrazek i mówię, to jest dokładnie to. Każda z nich jest inna, każda z nich jest wyjątkowa na swój własny sposób i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Im więcej z nas zacznie się wyrażać na swój własny sposób, będąc sobą i kochając siebie taką, jaką jest, czy takim, jakim jest, niezależnie od tego, czy ty jesteś kobietą, czy mężczyzną, o to właśnie w tym chodzi. Im szybciej jesteśmy sobą, tym szybciej trafiamy na ludzi podobnych do nas. Ludzi, którzy nas zrozumieją, nie będą nas oceniać, bo widzą od początku, wiedzą, kim jesteśmy, tak? Kiedy każdy może się wyrażać i może być sobą, wtedy wszystko jest o wiele prostsze. Także olej to, co myślą inni i po prostu bądź sobą, wyrażaj się, spójrz, pozwól, aby to twoje wewnętrzne dziecko mogło się wyrazić. Wyobraź sobie, że jesteś z powrotem tym 8-latkiem, tak, czy nie wiem, 7-latką. Ubierasz, co ci się podoba, wyciągasz z szafy najbardziej śmieszne i najkolorowsze ciuchy, zakładasz, co ci się podoba, robisz mega makijaż, czy nie wiem, czy zakładasz jakieś fajne, kolorowe trampki i do tego fajne, nie wiem, jakieś spodnie, czy jakiś nowy, kolorowy zegarek, albo nie muszą być to, kochani, nie muszą, tutaj akurat mi się to pokazuje w takim konkretnym stylu ubioru i tak dalej, ale mogą to być zupełnie inne rzeczy. Może to być wyrażanie siebie poprzez jakieś Wasze pasje, poprzez kreowanie nowych rzeczy, aby zrobić coś nowego, aby zacząć się wyrażać w inny sposób. Może wyrażać się gdzieś w mediach społecznościowych, aby zacząć robić to, co czujecie, że sprawia, że wyraża to Waszą osobowość w rzeczywistości, a nie być na jedno kopyto. Pozwólcie sobie błyszczeć, po prostu pozwólcie sobie błyszczeć, po to tu jesteście. Macie do tego prawo, tak jak każdy inny. Także wiecie, to tylko zezwolenie sami sobie musimy dać. Jak dostajesz cytrynki, jak ci życie tylko podrzuca cytrynki, kup tequilę i zrób margaritę. A jak jesteś antyalkoholowym człowiekiem, to po prostu zrób sobie pyszną lemoniadkę. Kochani, trzeba wykorzystywać wszystko, co mamy, wszelkie doświadczenia, umiejętności, kreować i cieszyć się tym życiem, żeby nie żałować. Żeby po prostu nie żałować. Dziękuję. Mam nadzieję, że otrzymaliście tutaj jakieś swoje wiadomości, wskazóweczki, że jest Wam w jakiś sposób lżej, że macie zrozumienie na pewne rzeczy. Jeśli tak, to bardzo Was proszę o pozostawienie komentarza, co tu z Wami rezonowało. Zostawcie koniecznie lajka, łapki w górę, pamiętajcie, subskrybujcie, żeby mnie nie zgubić. Dzwoneczek wciśnijcie sobie, żeby wyświetlało Wam się wszystko. Zachęcam Was też do dołączenia do naszej społeczności, kochani. Zajrzyjcie sobie tam, wejdźcie w kanał. Zajrzyjcie sobie tam w te posty, które tam udostępniam. Również tutaj pod nagraniem znajdziecie wszelkie linki, aby odnaleźć mnie na przykład na Facebooku. Mamy taką fajną grupę wsparcia Za Dobry Gusz. Też Was zapraszam do tej grupy. Tak, kochani, to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, zmykam. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, buziaczki. Pa, pa.